Czyli takie coś. Ta seria już jakiś czas temu, może miesiąc, dwa miesiące temu, wyszła za granicą. W Polsce jest od nieconego miesiąca. Ta lalka czekała u mnie trzy tygodnie, aż ją otworzę. Pijem ją w smyku i powiem wam tak. Żałuję, ponieważ ta lalka nie była warta swoich pieniędzy. W sensie, okej, okay, może jest warta, dowiemy się, ale nie cena w porównaniu do samej wielkości lalki i tego, z czym przychodzi. Zacznijmy od pudełka, więc pudełko ma dość unikalny kształt, nie powiem, jest to troszkę takie jajko, tutaj mamy napis Barbie Extra Minis i szczerze powiedziawszy ten napis wygląda na holo, ale straszne tandetne holo, jakby wiedziałem lepsze od holo, MGA zawsze ma fajne logo na pudełkach, Barbie Extra ma takie, eee, może być, I jak na coś ekstra to nie wygląda to ekstra, o ironio. tak wygląda te pudełka, nie ma tu nic specjalnego, jakieś informacje, pierdółki i takie tam, więc tak, otwórzmy ją. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy To stojak Tak, te lalki mają stojaki Szczerze śmieszy mnie fakt, że te lalki jakby mają Stojak Kiedy wydaje mi się, że mogłyby Stać same A lalki w tych normalnych rozmiarach tych Barbie takie typowe. Nie mają stojaku wcale, więc um, Matel, czemu to robicie? Stojak jest kolorze różowy, ma napis Barbie Extremis I tutaj również O, oh, wait, wow. Jeśli miałbym porównać jakość tego stojaka To jakość jest ok Jakby przypomina mi to trochę jakością Stojaki od Monster High Jednak jest on bardziej giętki Okej, okay, pora na lalkę Pomijając fakt, że daje mi ona mega vibe o liwcie Brazil Wygląda dość cute, nie powiem Ma na sobie zieloną nerkę z... Zorkiem wapelka, sukienkę w słodką posypkę, ale gumowe buciki, że takie żelki. Wiecie, co jest? Wiecie. Ma też naszyjnik, którego wcześniej sobie nie widziałem, jest taki żółty. Okej, okay, więc tak prezentuje się lalka wzięta z pudełka, i jego um, kolory spadają, ale ty by się spodziewał. Zacznijmy od tego, że jestem pod wrażeniem włosów, jakby nie jest to może najlepsza jakość, taka, że premium. Ale one są mega mięciutkie. Ja jestem w szoku. Pokażę Wam kolory z bliska, ponieważ ciągle spadają jej z łba. Wyglądają tak różowo przezroczyste. Nie zamykają się, a szkoda. Ale są dość urocze, nie powiem. Od razu muszę powiedzieć, że nienawidzę jej butów, ponieważ one cały czas spadają z jej stóp, ponieważ mają z tyłu takie nacięcia, Które są chyba troszkę za duże i przez to te buty dosłownie spadają, jakie tylko weźmiecie do rączki, więc nie polecam. Wracając do włosów lalki, naprawdę są dobrej jakości. Nie jest to jakoś premium, ale jest to naprawdę krok do przodu, biorąc pod uwagę to, jak często kiełowe włosy mają lalki faszynickie albo barbie extra, więc jestem w szoku, naprawdę. Nie są to loczki, ale są karbowane, a na samym środku mam takiego koczka i mój koczek jest dość. Krzywy, ale nie będę go poprawić, bo go zniszczę. Lalka ma też domalowane baby hair i wygląda to urocza, aczkolwiek nie obraziłbym się, gdyby baby hair były topione w odlew lalki w sensie, że w główkę. Powiem Wam od razu, że lalka nie jest idealna, ponieważ moja lalka ma wadę, ponieważ jej okulary zrobiły na jej czole jakby taką, takie wgłębienie. Może to być lepiej tutaj, o. Dużo osób narzeka na jej twarz i jakby rozumiem czemu Większość czoła zajmują jej baby hair i brwi Także rozumiem, rozumiem prawdę, że ludziom to się może nie podobać Aczkolwiek muszę przyznać, że ma mega urocze oczy Ogólnie rysunek oka jest mega śmieszny jest taki nie w stylu Barbie Oczy są brązowe i mają w sobie troszkę złotego brokatu więc plus za jakiś detal Kupu się może na finalnym na tym futorku, ponieważ jest mega urocze i z mega mięciutkie Ma podszywkę i ta podszywka jest naprawdę super zdobiona jakby wow. Moja Barbie ekstra, ta w różnym futerku ma o wiele gorszą podszywkę. Ta jest mega przyjemna, delikatna i dobrze szyta. U mojej Barbie to wygląda tragicznie, także jestem w szoku, że potrafili zrobić to w takiej mniejszej skali, a duże lalce już nie umieli. Kolczyki są dość basicowe i jak dla mnie mega odbiegają od całego stylu larki, ponieważ jest taki słodyczowy. A kolczyki są po prostu takie srebrne, basicowe. Jej szyjnik... To zwykłe koraliki. To co mi się najbardziej podoba, że Mafial w końcu zaczął to robić nareszcie po kilkunastu latach, to to, że daje lalkom artykulację. Ale w przypadku tej lalki ta artykulacja jest dość basicowa. Może ruszać głową w lewo i prawo, ale może jej brać na boki. Ramię i przedramię lalki jest ruchome, także fajnie, fajnie, że to w końcu prowadzili. Aczkolwiek jej nadgarstek nie jest ruchomy. Nie dziwię się, ponieważ skala lalki jest dość mała, więc mogłoby być to trochę ciężkie. Lalka może ruszać nogą w kolanie, ale nie jest to jakoś super zaawansowany stał ruchowy, więc jest okej. Okay. Odlew główki jest nowy, tak samo jak ciałko. Nienawidzę tych butów ciągle, spadają. Ogólnie mam wrażenie, że w przypadku lalek Barbie Extra, Barbie Miss, nie rozumiem tych randomowych kolorów. To tutaj, to tutaj. Ja tego nie rozumiem. Myślę, że o wiele lepiej by to wyglądało, gdyby zdecydowali się na jeden kolor, ewentualnie dwa kolory na bluzce, na sukience. Albo buty takie same. Nie obraziłbym się. Albo gdyby dali więcej kolorów na futerko, na przykład było tęczowe, albo pudrowe, albo jeszcze jakieś. Fajnie, spoko. Ale na sukience to troszkę jest tłumaczek dla mnie. Ustawienie lalki na tym stojaku graniczy z cudem. Naprawdę to była tragedia. Głównie przez tą nerkę, ale okej, okay, udało mi się to zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, pomysł jest okej. Okay. Jestem zdania, że na pewno brakowało takich małych laleczek na rynku. Jeśli chodzi o jakość, to lalka jest naprawdę dobrze zrobiona pod tym względem. Mam nadzieję, że materiał wykorzysta te stojaki do barbie extra w tym normalnym rozmiarze. Bo w tych małych lalkach, czy jest to wymagane? Nie wydaje mi się. W jest mega przyjemne, dobrze wykonane, to jest plus. I być może lalka może Wam się nie spodobać na filmiku, ale uwierzcie, że na żywo po wyjęciu z pudełka zyskuje dość sporo w moich oczach. Nie jest zła, naprawdę, jest ok. Aczkolwiek jeśli zjedzcie ją w dobrej cenie, to jest 70-80 zł bierzcie śmiało, jest OK. Wiem, że Lek jest kilkanaście. Jest też playset lalką, ale lalka z Playsetu jest okropna i mi się nie podoba, szczerze. powiedziawszy. Jest jeszcze jedna lalka, którą chcę na pewno zdobyć, jest lalka Ala Dualipa. Także mamy już Oliwkę Plaza i Dualipę. Świetnie. I tak, dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie mi, czy chcecie więcej Barbie Extremis, ponieważ mi się na Chyba może, może bym ją zaczął zbierać. To spodoba się mojemu stanu konta, banku, ale no tak. Dziękuję za obejrzenie, subskrybuj, komentuj do niczego. Nie zmuszam. Albo zmuszam. To tyle. Cześć na razie. Pa, pa.